Dzisiaj ta serowarnia ma 4., 5. rok w tej chwili, także to już dla mnie nie jest nowa serowarnia, ja już chętnie bym budował nową. To jest gospodarstwo i certyfikowane od roku 2005. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chcielibyśmy zaprosić Was do tematu ekologiczne przetwórstwo mleka. Co to jest, na czym polega i czy się opłaca? W tym celu przyjechaliśmy do Krzeszowa na Dolnym Śląsku w Sudety, aby odwiedzić gospodarstwo Lucyny i Sylwestra Wańczyków. Jesteśmy w tak zwanej Wańczykówce. Może to będzie, co niektórym z Państwa coś mówiło. Sylwku, od 18 lat macie certyfikat ekologiczny. Można powiedzieć, że jesteście pełnoletni. I co można o tym pełnoletnim gospodarstwie powiedzieć? Co się składa na Wasze gospodarstwo? Rzeczywiście 18 lat. Nie skupiałem się na tym, ale tak. Więc co jest w naszym gospodarstwie? Dzisiaj obrabiamy 73 hektary. W tych 73 hektarach mamy 80 arów warzyw, około 25-28 hektarów zbóż. Mamy sad, 36 arów. A tak to pastwiska, łąki i koniczyna. Na dzień dzisiejszy mamy 41 sztuk bydła, w tym jest 22 krowy mleczne i 62 kozy, też mleczne. Gospodarujecie wszyscy w trybie ekologicznym. Wszystko, co tutaj jest na tym gospodarstwie i cała Wasza rodzina była od początku za ekologią? Tak, nie mieliśmy żadnych wątpliwości. To znaczy na początku, żeśmy nie wiedzieli, że coś takiego jak ekologia, tak? Dopiero jak zaczęliśmy gospodarzyć, kolega, który nam pomagał, bo nie mieliśmy ani sprzętu, ani nic, no to nam powiedział, żeśmy mogli kupić ciągnik na młodego rolnika, tak? No i wtedy dostrzegliśmy, że on miał ekologię, moglibyśmy i my. Także od 2005 roku rzeczywiście jesteśmy w ekologii. Jeżeli mówimy o rodzinie, to o kim mówimy? Wraz z żoną i z czwórką dzieci prowadzimy to gospodarstwo. Sylwku, macie mleczne krowy oraz kozy. Ich mleko wykorzystujecie w całości do waszej serowarni? Tak, przy gospodarstwie jest zorganizowana serowarnia. Niektórzy mówią, że wręcz profesjonalna serowarnia. I całe mleko, które pozyskujemy z gospodarstwa, jest przetwarzane na różnego rodzaju produkty. Czy ty mógłbyś nam określić, ile rocznie mleka własnego przerabiacie? Dzisiaj, no jeżeli no stado się nam powiększa, średnio mamy od krowy jakieś 4500, tak, 4,5 tysiąca litrów mleka, średnio od krowy dzisiaj. Są to różne krowy, rasy Jersey, czerwono-biała, trochę Simmentala, też trochę Brunswicka. Jest 22, ale 14 krów średnio. Gdybyśmy mieli razy 4 tysiące, to ta ilość litrów, czyli w granicach 60 paru tysięcy do 80 tysięcy może być naszego mleka. A jeżeli chodzi o kozy? Jeśli chodzi o kozy, no tutaj jest trudniej, dlatego że w tamtym roku miałem mniej. W tym roku zakociłem już wszystkie 62 kozy. Więc z 62 kóz jestem w stanie przerobić mniej więcej około 1,5 litra od kozy dzisiaj, tak? W okresie 6-8 miesięcy, bo gdzieś tak krócej po prostu doimy. Chociaż są różne plany, myślimy dzielić stado na dwa, żeby mieć non-stop mleko kozie. Więc jeżeli policzymy 8 miesięcy, 1,5 litra. Czy to wystarcza? No właśnie, nie wystarcza nam tego mleka. Poczyniliśmy dość duże inwestycje w serowarni. Wobec powyższego, żeby spłacać kredyty, musieliśmy zacząć dokupywać mleko. Tak to wygląda. Ale jesteśmy zadowoleni z tego, co robimy. No właśnie, jesteśmy w centrum, w sercu tego waszego całego przedsięwzięcia, w serowarni, która jest chyba stosunkowo nowa, prawda? Od kiedy macie tę serowarnię? Dzisiaj ta serowarnia ma 4., 5. rok w tej chwili, także to już dla mnie nie jest nowa serowarnia, ja już chętnie bym budował nową. Ile musicie dokupywać mleka? Ile rocznie, łącznie może przerabiacie? Więc my przerabiamy miesięcznie jakieś 17 tysięcy litrów mleka. Miesięcznie, tak średnio. Fajną stronę macie internetową i tam na tej stronie na samym początku pisze, byliście tak zajęci robieniem pierwszego sera, że zapomnieliście go posolić. Ale to były początki, czy ta historia, przygoda w Niemczech? Co było pierwsze? Nie, no początki były, zapomnieliśmy posolić, to znaczy był nadmiar mleka, bo żeśmy sprzedawali mleko w butelkach najpierw. Żona już nie chciała myć butelek, zrobiliśmy pierwszy ser,
gdzie przepis dostaliśmy od kuzynki. No i ona już w przepisie zapomniała napisać, żeby posolić. A my sami nie pomyśleliśmy o tym po prostu. Także był pierwszy ser nieposolony. Przejdźmy może do serowarni. Ilu ludzi masz zatrudnionych? Dzisiaj w samej serowarni pracuje 4 osoby plus moja żona i dodatkowo dziewczyna, która trochę w serowarni, trochę w sklepie, który jest przy gospodarstwie. Oprócz tego jeszcze w biurze są 2 osoby i kierowca. No i oczywiście ja, co mogę, to pomagam. W naszej serowarni przetwarzamy w większości mleko na sery dojrzewające, ale bardzo duża gama jest również wszystkich produktów świeżych. To jest napoje fermentowane, kwaśne mleko, kefir, maślanka i jogurty naturalne i owocowe. Wyobraź sobie, że samych jogurtów robimy tygodniowo w granicach 2400 słoików, takie granice mniej więcej. To są 3 szafy po 200 litrów. Natomiast to, co największe wrażenie robi, to są sery długo dojrzewające i tu jest duża gama, począwszy od kozie, krowie, to jeszcze nisko dogrzewane, wysoko dogrzewane, pleśniowe. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Jakie wyposażenie musi mieć taka serowarnia jak twoja? Co tu musi być? Jaki sprzęt? To znaczy, generalnie, żeby zrobić ser, to możemy wziąć garczek, termometr i nóż i damy radę zrobić w domu, do czego zachęcam wszystkich. Natomiast jeżeli mamy mówić już o przetwórni, gdzie będziemy karmić innych, to rzeczywiście musimy zwrócić na bezpieczeństwo uwagę. Dlatego też sprzęt w większości właśnie jest chrom, czyli stal nierdzewna. Łatwiej się myje, mniej zachodzi przede wszystkim różnymi kamieniami czy brudami, które mogłyby później zakażać nasze produkty. Potrzebny jest na pewno kocioł serowarski, to jest takie minimum, tak? Jakiś stół ociekowy i właściwie wszystko, jeżeli mówimy o minimum. Natomiast jeżeli chcemy szukać czegoś więcej, to potrzebny jakiś mini pasteryzator, żeby robić napoje fermentowane. Potrzebna jest prasa, żeby prasować sery. Jakaś wanna wstępnego prasowania, jeżeli mamy duże kotły, bo jak kocioł 1000 litrów, no to wiaderkiem chochlować tego wszystkiego do formy, no to po prostu za długo schodzi. Więc wanna pomaga nam wszystko razem w jednym czasie wyciągnąć. A tak to wiadomo, chłodnie czy dojrzewalnie, jakaś pakowaczka próżniowa, to już jakoś tam faktycznie trzeba dopasować sprzęt do danego kierunku danej serowarni. Czy jeszcze jest w sferze zakupów, planów, marzeń coś, jeżeli chodzi o sprzęt? Tego, co najbardziej mi potrzeba, to dojrzewalni. Dlatego budowałbym nową serowarnię. Jest za mało miejsca na dojrzewanie serów. Dzisiaj coraz bardziej cieszą się, większą popularność mają sery długo dojrzewające. Nie 4-5 tygodni, jak Gouda, która u mnie jest tradycyjna, ale sery, które dojrzewają nie 3, a 6, 8, nawet 12 miesięcy. I jakby to miało gdzieś leżeć, zajmuje miejsce. Ja wiem, to jest kapitał i tak dalej, fajnie wygląda, robi wrażenie, ale przede wszystkim konsument takiego produktu dzisiaj poszukuje. Wielu odbiorców ode mnie to są właśnie restauracje. To one biorą, czyli trzeba wziąć pod uwagę ich marże i to się jeszcze sprzedaje, mimo że mój ser nie jest tani, to znaczy, że ludzie tego chcą. Skoro są gotowi większe pieniądze to zapłacić, to znaczy chcą. Ale to, na co chcę jeszcze zwrócić uwagę, dzisiaj u mnie jest produkcja wszelkiego rodzaju produktów, gamy całej. Natomiast jak planowałem tę serowarnię, nie było mowy o napojach fermentowanych. Te napoje fermentowane wyskoczyły, bo była pandemia i nagle zwiększyła się liczba i nagle zrobiło mi się ciasno, bo to są objętościowo butelki, słoiki, tego jest dużo po prostu. Dlatego mówię o tych kierunkach. Muszą być po prostu, serowarnia dana musi być ukierunkowana na daną produkcję, czy właśnie twarogów, które wciąż są na topie. To nie jest prawda, że nam przeszedł twarog. Nie. My, Polacy, dalej kochamy twarogi. Natomiast rzeczywiście sery długo dojrzewające, to mało kto się bierze za te sery w Polsce, bo jest większa inwestycja. Zwróćcie uwagę, że ser, który leży 6-9 miesięcy, tak, on cały czas leży. Ba, on jeszcze 10% traci na swojej wadze. I nie jest prawdą, że on dużo drożej będzie kosztował. I trzeba go codziennie obracać, jak nie codziennie, to przynajmniej raz w tygodniu w późniejszym czasie. On non-stop wymaga pielęgnacji, cały czas pracy, my non-stop mamy nakłady. Więc suma summarum, każde pieniądze, które byśmy wywołali za ten ser, nie zwrócą nam tego wszystkiego, co wkładamy w ten ser. Ale nie ukrywam, że to na koniec ten efekt tej radości cieszy, jeżeli smakujemy i czujemy to nie sekundę, nie minutkę, a czasami dużo dłużej ten smak na ustach, na kubkach smakowych. Mówiłeś o kierunku, na coś trzeba się zdecydować, a tu mamy jeszcze aspekt ekologiczny. To są sery
ekologiczne, jakie to ma znaczenie, jeżeli chodzi o popyt, o podaż? Znaczy powiem tak, dzisiaj nie widzę dużej różnicy, tak? Jeśli chodzi o ekologię. Ludzie przede wszystkim cenią to, że to jest naturalne. Przede wszystkim, dlatego chcą to kupować. Ja wszystkie swoje produkty świeże mam w wersji eko, bo tak jak wspominałem, robię to ze swojego mleka i nie ma nigdzie w okolicy mleka ekologicznego. Dlatego sery moje dojrzewające, żółte, niestety nie są ekologiczne, choć chciałbym, żeby były eko. Po prostu mam za mało surowca ekologicznego. Dzisiaj dążę do tego, żeby rozbudować swoje gospodarstwo, żeby mieć nie 20, a 50, 70 krów, żeby móc produkować tylko i wyłącznie z własnego mleka. Mam nadzieję, że w tym czasie spłacę też część kredytów i będzie mi to dużo lżej. Taka serowarnia, postawienie jej, jaki to był wydatek? Samo przedsięwzięcie na tamte czasy było już bardzo duże, bo cała inwestycja, tak, kosztowała nas w granicach 2,5 miliona. Cała inwestycja, ale z odsetkami, ze wszystkim. My do tej pory to spłacamy, nie żałujemy niczego, widzimy ekonomię, to znaczy zostają nam pieniądze z całego tego bilansu, który rozliczamy, na tyle, żeby nie tylko spłacać kredyty, ale jeszcze czasami coś dokupić, czy poprawić warunki na zewnątrz, bo na początku było najważniejsze robić w środku, żeby to jak najlepiej, jak najfajniej wyglądało. Ale to samochód nagle trzeba było dokupić, to się samochód nagle okazuje nowy, a silnik trzeba wymienić i tak ciągle coś. I były dodatkowe wydatki. Dajemy radę, więc absolutnie nie chciałbym tutaj narzekać. Za chwilę będziemy rozmawiać z fachowcem z jednostki certyfikującej, tak? Czy kontrole to jest problem dla Ciebie w sensie zajmowania czasu, czy są to procedury, gdzie uważasz, o, za dużo mnie to energii kosztuje, papierologii? Ja nie mam nic do kontroli, wręcz przeciwnie. Gdyby mnie pani weterynarz nie kontrolowała tutaj, to nie wiedziałbym tyle, co wiem teraz. Także wręcz jestem zadowolony, wychowała mnie odpowiednio pani weterynarz. I myślę, że to było takie obopólne, razem nawzajem, żeśmy się uczyli tego wszystkiego. Ja serowarstwa, pani jak to powinno być zgodnie z bezpieczeństwem żywności. Sylwku, czy jesteś w stanie powiedzieć owoc jednego dnia pracy? Jakie to są produkty i ile? Każdego dnia jest to inaczej, ale cykl produkcyjny mamy tygodniowy. Zaczynamy w niedzielę, nastawiamy twarogi. I te twarogi w poniedziałek wyciągamy i robimy 200 litrów jogurtu, to jest 800 słoików mniej więcej, tak? Natomiast we wtorek robimy mały koci, około 200-300 litrów mleka i 200 litrów śmietanki przerabiamy na masło. W środę robimy duży kocioł i mały kocioł. Duży kocioł na przykład 1000-1100 litrów, z tego jest 100-120 kg sera i mały kocioł zależy jaki ser, bo jednego ser wydatek jest 7 litrów kilogram, a innego sera wydatek jest 10 litrów kilogram. Dużo skomplikowanych rzeczy, ale tak przybliżymy, tak to mniej więcej wygląda, nie? I później wracamy znowu do napoi fermentowanych i do jogurtów, które się robi w piątek, w sobotę, żeby w niedzielę nie pracować, żeby pracować jak najmniej w niedzielę. W niedzielę staramy się tylko nastawiać twarogi. Mamy swoje już takie własne receptury, mamy swoje sery, które nazywamy, jest na przykład Mr. Wańczyk, jest Old Wańczyk, jest Blue Wańczyk, jest Podchmielony, jest Winowajca, Winowajca Biały, Czerwony. To wszystko są sery, które sami tworzymy recepturę, tak? Różni się albo składem kultur, które dokładamy, albo obróbką skrzepu, albo samą pielęgnacją w dojrzewalni. I taki dla mnie właśnie najbardziej taki ser, który lubię i cenię, to jest Górski Sudecki. Górski musi długo dojrzewać, żeby był naprawdę dobry, tak? Czyli minimum 6 miesięcy. Ale on mnie skłonił do tego, żeby zacząć szukać jeszcze czegoś innego i ten ser, który już wcześniej wspomniałem, Old Wańczyk, to jest taki ser, który no, chciałbym robić w większych ilościach. Mamy doktor inżynier Urszulę Sołtysiak, fachowca w dziedzinie rolnictwa ekologicznego. Jest również rzeczniczką w Polskiej Izbie Żywności ekologicznej, tak zwanym PIRZE, ale ona też zakładała agrobiotest, czyli to jest jedna z jednostek certyfikujących. I w tym charakterze dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z nią na temat Sylwestra Wańczyka i Wańczykówki. Gdyby chcieć spojrzeć na Sylwka Wańczyka z punktu widzenia certyfikacji, jakim on jest klientem dla jednostki certyfikującej? Cennym, wartościowym, a może uciążliwym? Uciążliwym na pewno nie. Jest ambitny, jest innowacyjny, przez to jest szalenie interesujący, ale też przez to wymaga, jego przedsięwzięcie wymaga uwagi, bo nie jest to proste uprawa dwóch zbóż na zmianę z jakąś rośliną motylkowatą, tylko jest tutaj produkcja bardzo zróżnicowana i co więcej,
Bezcenne jest to, że to gospodarstwo ma zwierzęta, czyli jest jak zrównoważone i tutaj spełnia wszelkie wymogi rolnictwa ekologicznego dotyczące zrównoważonej produkcji zwierzęcej z dużą samowystarczalnością paszowo-nawozową. Mamy w tym przypadku dwa certyfikaty różne. Poprosiłabym Cię o analizę tego. Jeden certyfikat jest na żonę, bo ona w sumie zajmuje się przetwórstwem, a Sylwek jest rolnikiem, który ma grunty orne, zielone i zwierzęta, prawda? Gdyś mogła nam... Tylko, ma też jeszcze bardzo długą listę warzyw, które są tu uprawiane. Ja jestem inżynierem ogrodnikiem z wykształcenia zawodowego i mam świadomość, jak to jest bardzo trudne, jakie to jest pracochłonne. Ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne, Wańczykówka Sylwester Wańczyk, to jest gospodarstwo i certyfikowane od roku 2005, więc już 18 lat doświadczenia w rolnictwie ekologicznym. Mleko mamy na certyfikacie. Proszę bardzo, mleko krowie to jest szacowana wydajność łączna na 85 tysięcy litrów. To mleko jest przerabiane, o czym za chwileczkę, ale oprócz tego w gospodarstwie są kozy, które dostarczają 30 tysięcy litrów mleka, więc mamy przetwórstwo mleka także. Natomiast jeśli chodzi o przetwórstwo, to firmuje je żona, pani Lucyna Wańczyk i ma samodzielny certyfikat na przetwórstwo jako przedsięwzięcie o nazwie Wańczykówka Lucyna Wańczyk. Pod tym samym adresem. Ma nie mniejszą, również długą listę produktów, które sprzedaje z certyfikatem mleczny i przetwory warzywne i ziołowe. Myślę, że warto też powiedzieć, iż nie są to tylko i wyłącznie produkty jednoskładnikowe, czyli mleko, jogurty, kefiry, twaróg, masło, śmietana, tylko są to produkty również złożone. Do jogurtów, te wsady owocowe, to też nie wystarczy własnej produkcji dżem, bo to możemy zrobić w domu, w kuchni, na użytek rodziny. Natomiast jeśli produkt wchodzi do obrotu, to te wsady muszą spełniać wszelkie wymogi sanitarne, ale także muszą być certyfikowane, nabywane na zewnątrz, w wytwórniach, które takie wsady produkują. Ulko, zajrzyjmy na półkę sklepową. Powiedz mi, jeżeli stałabym teraz jako klientka tutaj, tak? Przychodzę do sklepu i mówię, dzień dobry, ja poproszę ser ekologiczny, certyfikowany, na co ja muszę zwrócić uwagę? Pierwszą sprawą, na którą konsument poszukujący produktu ekologicznego musi zwracać uwagę, to obecność na etykiecie logo żywności ekologicznej Unii Europejskiej. Druk w jednym kolorze może być biała na czarnym albo czarna na białym, a w przypadku etykiet, tutaj znajdę za chwilę inny, kolorowych, musi być, no na przykład w przypadku tego produktu czosnek, musi być w kolorze zielonym. W tym przypadku mamy do czynienia z białymi gwiazdkami, 12 gwiazdek w taki stylizowany listek na czarnym tle. Pod spodem mamy numer kodowy jednostki certyfikującej i informacje, skąd pochodziły surowce. Nowe przepisy obowiązujące od stycznia roku 2022 dopuszczają również dodatek na przykład rolnictwo Dolny Śląsk, czyli można zaznaczyć region, z którego pochodzą surowce.